Siema, siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. TikToki, ja wiem, wasza ulubiona seria, moja może troszeczkę mniej. Ale jeżeli chcecie dalej, żebym to robił, to 40 tysięcy lajków. Za mniej już tego nie będę nagrywał, nie będę oglądał TikToków. Tak samo stawcie suba, bo te TikToki chyba będą częściej się pojawiać. Może co weekend zrobimy taką serię. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zebranka, nowa kolekcja, to wiecie. No i co, widzowie? Ja pierniczę. Oglądamy Wojtek Gola, Game Over. Okej, okay, potem już widzę, że to będzie cringe. Auto hacks, like a boss. O nie! Hashtag GTA! Okej, Wojtek Gola, pokaż. Udowodnij, że nie jesteś cringe'owy. Okej, zacznijmy od tego. Tak wchodzą do aut tylko na filmach. W prawdziwym życiu nikt tak nie wchodzi do auta. Jeżeli wchodzi tak do auta, to automatycznie mój szacunek do niego schodzi w dół, bo po to są drzwi, żeby je używać, tak? To po pierwsze, a po drugie, po to jest chodnik, żeby go używać, a nie chodzić na środku ulicy. O nie, zagryza... O nie, on zagryzł. I jeszcze zakłada okulary przeciwsłoneczne i zagryzł sobie policzki. W sensie to... Nie, Wojtek... Jedyne, co mi się tutaj podobało, to wydech tego auta. I tyle. I to auto. I koniec. Koniec, kropka. Marty Renty. No ona to chyba co tydzień jest na tych cringe'owych TikTokach. Jakby to, że ją widzę, to w ogóle dla mnie nie jest zdziwienie w sumie. Takie coś rozumiem na festiwalach, no ale co, festiwalów nie ma, to trzeba sobie robić tak, o, nie wiem. Wow, patrz, brudzę się, wow, ale achievement. To jest tak, jakbym ja wszedł do farby i się śmiał, haha, patrz, jestem cały z farby, no co ty nie powiesz. IGS Marcina? 02.14. Oj, wtedy jeszcze nie wiedzieli, że się dostaną. Jej, oni są tacy przesłodcy. Oj, 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 widzowie. No widzisz, oni sobie umieją ładne foty robić, a ty stoisz z złą stronę lustra. Chodź, obróć. Beka, bo oni serio wtedy byli razem. I widać, że on zachęcał ten związek. Tym bardziej to, co serio zauważyłem. Nie wiem, czy już o tym odcinek zrobiłem, pewnie tak. Sylwia nie chce twerkować. Dzień dobry, ja content robię. Sandra, twerkuj. Weź. No zrób twerka, no. Nie. Ale tu ja chcę mieć dużo followsów. Nie. Zrób. Nie. To było bardziej cringe'owe, jakby ona serio to zrobiła. Ten TikTok nie ma sensu, kto tak normalnie robi, wiesz co? Kto idzie nad rzekę i próbuje, ha, staniesz. Czekajcie, czy... On to robił! W 2019 dosłownie to robił! To jest jak ten TikTok z Moniką! Jestem przystojny i piękny. O nie, znów o... Mogę mieć każdą samicę, jestem twoim największym crushem. Zakochałaś się, bo... Okej, okay, czyli ludzie są jeszcze dziwniejsi niż on. Mogę mieć każdą. Żadna dziewczyna mi się nie oprze. Wystarczy tylko, że spojrzysz w moje oczy. I co mała? Zakochałaś się? Nie, spojrzałem w twoje oczy i mam chęć to wyłączyć. Najlepiej BlueStacksa całego wyłączyć i nie oglądać TikToków już dzisiaj. Chciałem wam pokazać moje umiejętności taneczne. Dlatego wyszłaś w 3/4 na zimę, dobra? Ej, słuchaj, fake Lexi. Ja ci coś powiem. Wiem, jak możesz przestać być fake Lexi. Kupić zebranka, tak. Lexi może ma coś zebranek, bo ja jej wysłałem i nie kupiła. Więc jak kupisz, to będziesz automatycznie inna niż Lexi. Po pierwsze, a po drugie, jak będziesz nosić, to będziesz inna niż Lexi, no. O nie, ja pierniczę, no i co to jest fajnego? W sensie ja się bardziej skupiłem na tym, że ej, pierwsza osoba, która z Teamu X będzie w zebrankach, ją zobaczę, ma ode mnie automatyczny szacunek w 100%. Ja dalej czekam, bo jeszcze dalej nie zobaczyłem nikogo w publicy jakby, który tańczy jakieś TikToki. A nie, aczkolwiek widziałem, dobra. To jest jeszcze bardziej żenujące na żywo, tak. Jeżeli wyobrażacie sobie, że to jest żenujące być na przykład tą osobą, która to widzi, to zaufajcie mi, jest 10 razy gorzej. Kiedy masz żonę TikTokerkę? To ona! Mama na obrotach. A, że to jest mężczyzna niby i wchodzi. Haha. A ja mam swój kokos. Leci świnka kokos. Zazdrości mi ścina, bo mam podrabiane złoto. Bez kitu, ta Lady Madeleine tak się zachowuje w sumie, no. O nie, Wojtek Gola i te TikToki. Dlaczego oni na to pozwalają? Oni to mają w kontrakcie, że musisz dograć się do 5 TikToków Wojtka Goli. Inaczej wypadasz. Inaczej bym się nie zgodził, no. Ty damski bokserzy.
A, że niby walka ze sobą i haha, jestem babą. To jest dalej śmieszne czy nie? Bo mnie to nie śmieszy. Nie, może po prostu ja mam coś zrypane. Jeżeli nie, ja dzwonię w tej chwili na policję, zgłaszam cię i będziesz miał naprawdę duże problemy. Ale pani sobie co to jest za wstawiał? Ile ty masz dziecko lat? Więcej od ciebie, na pewno. Chłop do mamy powiedział, że mam więcej od ciebie. Nie, co to ma być w ogóle? Hashtag weird. No co ty nie powiesz, że to jest dziwne? To jakiś OnlyFans czy coś? W ogóle słyszałem, że Fagata otwiera OnlyFans XD. To co, teraz czas na film? Kupiłem Fagaty OnlyFans, żebyście wy nie musieli? Coś takiego? Ludzie z siebie robią dosłownie zwierzęta. I tak publicznie i świadomie. Przepraszam Beatko za zdradę, tak mi wstyd, co? Nie wejdę drogi raz do tej samej życi. Co to ma być? No nie, bo to jest tararara, czyli że... Nie ma szans, fraerze, wygaszam się na Karaibach, możesz mieć... Ej, ale ja dziwny... Ja pierniczę. Ja pamiętam, znajdowałem dziwnych ludzi na YouTubie, typu narcyz i tak dalej, to było wow, ale to jest nadzwyczajne, bo to jest rzadkość w sumie na YouTubie, a na TikToku to jest rzadkość znaleźć jakoś normalnego. Cześć, kochani. Lotto, hashtag dla ciebie, hashtag śmiech, hashtag mąż. Ale syf na wsi, o. I powiedziało to lewe konto hejtera, który w ogóle nie ma filmików. Dobra, ale on stwierdza fakt, jest syf u was, więc jest po prostu syf, nie trzeba mówić o innej osobie, jak on ma i tak dalej, to jest, jak ja mówię, że ktoś jest cymbałem i ktoś do mnie mówi, no ale ty twarzy nie pokazujesz, no ale co ma jedno do drugiego? Nie pokażę swojego ryja. No mówiłem. Ani nic. Jak uważasz, że mam syf? Twój problem, ja tak... No, to jest twój problem, masz syf w domu, więc to jest jego uwaga, ale nie jego problem, problemem jest twoim. Nie, no nie ma, masz takiego syfu. Zrobiła, jakbym wygrał w totolotka. Nic, wzięłam połowę kasy i zostawiła ci, miała święty spokój w końcu. Tak? To teraz ja ci coś powiem. Tomaszu też, 150, pakuj manatki i czy ja wiem, czy taki syf? Nie. A ta odpowiedź była dziwna. To do moich hejterów. Słuchajcie, jeśli myślicie, że mnie wystraszycie tym, że nie mam nagrywać live'ów, to się myli. Nie nagrywa się live'u. Live'y się streamuje. Zmobilizowaliście mnie do tego, że będę nagrywać ich jeszcze więcej. Żeby was tak wkurzyć, żebyście... Nagrywa się coś, potem żeby to zmontować lub potem żeby to wrzucić. To jest jakby powiedzieć, że nagrywanie filmów do kina to jest live. No nie, to jest nagrywanie... Dlatego, że są... Jeśli masz coś do mnie, to mi to po prostu powiedz w ryj. Do wszystkich pseudo przyjaciół. No mówię, no ludzie myślą, że to jest Facebook, że tylko twoje grono znajomych lub znajomi znajomych to zobaczą. Nie, ty to wrzucasz publicznie i każdy to widzi. Bo jeśli mówisz mi poza plecami, to tam jest twoje miejsce. W mojej dupie. How to look sexy. O, how to look sexy. Dobra, to dla mnie coś. Raise your eyebrows. Squint your eyes. Bite your lip. No ale to jest śmieszne, bo każdy TikTok czaro NBA tak wygląda. Chciałbym być zawsze... O, Julia Kostera, chillowy TikTok. Ale ona wygląda w tym odbiciu śmiesznie. To jest takie, co widzisz przez telefon? Rzeczywistość. No, spoko transakcje. O, ja pierniczę. Ale że ona cosplayuje Monia Lizę? Chillowy TikTok, co jest tym chillowego? No za chwilę ja zejdę przez te transakcje, za dużo się dzieje, a to miało być chillowe. Chillowe to by było, jakbyś se leżała, że tak powiem, jajcami do góry i Kasper Boloński po prawej i se patrzycie i tyle. Znaczy najbardziej chillowe to by było, jakbyście nie używali telefonów na wakacjach, ale tak się nie da, jakby wyjazd na wakacje, gdy się jest influencerem, który pokazuje swoje życie na co dzień, to nie jest wyjazd na wakacje, tylko to jest wyjazd biznesowy, tak? To jest, jak to się mówi, jak się wyjeżdża dla pracy? Nie pamiętam. To robi ekipa. Ten ekipa Jezus chwali pana tak. Okej, okay. Ja się wszystkiego spodziewałem dzisiaj, ale nie to. Tańcem chwalmy go, ale że katechetki, nie katechetki, co ja mówię, ja pierdolę, są zakonnice, ale że zakonnica tańczy do ekipy. Pa! Na początek chciałam... O, faker Kacpi, jak mu poszło? Chciałam się wam pochwalić, gdzie jesteśmy. Otóż w Meksyku. Meksyk tak ładnie wygląda? Nie. Kacpi! Okej, okay, podnieś brwi do góry, oczy przymruż i zagryź usta. Bo na TikToku ludzie robią teraz taką minę nową, gdzie ty, robi się ją mniej więcej tak. To ma być taka
taką minę takiego... No to nie jest mina nowa, to czaro NBA już praktykuje od lat. To jest bycie sexy playboyem czy coś takiego. Czyli oni dopiero teraz odkryli, że tak ludzie robią się, ja to mówię od pierwszych cringe'owych TikToków chyba. Kiedy jesteś w moim wieku albo tylko trochę starszy? Wolicie starszych czy młodszych? I ona chyba z 20 razy już powiedziała, że woli starszych. No okej, okay, rozumiemy. To jakby odpiernicz się ode mnie, jestem młodszy od ciebie jakby coś. Kiedy jest 5 lat starszy? Ja pierniczę. Ja was przepraszam, że wam ten prima aprilis zrobiłem, wiecie, który, że ona prowadziła odcinek. Już nie będzie, już obiecuję, kolejny prima aprilis to będzie po prostu, że niby pokazałem twarz. Wydaje mi się, że to jest bardziej lajtowe niż cały odcinek prowadzony przez Fagatę. Ale że dalej nagrywa się do tej piosenki, tylko żeby pokazać tyłek. Wydaje mi się, że Niki tak nie kręci. To jest coś, co i samu by pewnie reagował i by brał te tam chusteczki czy coś, co on tam robi na odcinkach. Niestety u mnie to przechodzi po prostu jako cringe i atencja. Koniec, kropka. To było ciężkie przejście. Patrzcie, ale on ma takie już automatyczne to wiecie, patrzcie, gryzienie. On to już, on to robi jakby podświadomie, że tak to powiem, że on nie myśli o tym. Shio, ale dlaczego robisz ze siebie cymbała? Nie wiem, Shio robi ze siebie taką ofiarę losu trochę, jak na niego patrzę. Jakby, Shio, wszystko jest okej, weź mrugnij dwa razy na kolejnym TikToku, jeżeli nie jest okej, albo nie wiem, 10 razy pod rząd mrugnij. Nie! Wbijałeś się na nowy odcinek na kanale Team X, gdzie odtwarzaliśmy śmieszne TikToki. Łatwo na tym stromym dachu. Ale położymy te panele. Lelelele. Aha. Nie wiem, momencie, gdy odtwarzasz śmieszne TikToki, to już nie jest śmieszny TikTok. Kiedy jesteś po prostu Fagata? A że clown. Ej, nareszcie jakiś śmieszny TikTok, Fagaty. A to jest głupie, to jest tak głupie, że nawet poniekąd śmieszne. Ja już mówiłem, ludziom po prostu odwala od siedzenia w domu. To jest moja konkluzja tego, co się dzieje teraz na TikToku. Mam nadzieję, że jak już wszystko wróci do normy, to TikTok nie wróci do normy, nie, co ja sobie w ogóle wmawiam. O, jaki piękny dziś dzień, o nie! Ale już byłaś na zewnątrz, bo postawiałaś kamerę. O nie, rozwiązała ci się sznurówka, bo miałaś już rozwiązaną. A brysza! Tak, pani moja. Chciałeś panią za... Chciałem. Zatem ci, co fejkują te pranki. Hashtag komedia. A, że mieliśmy się śmiać z tego. I ludzie się z tego... Hashtag dystans. No nie, no. Ja tego nie lubię, nie? Jak ktoś robi ze siebie cymbała i hashtag dystans, no nie. No śmieszny żart fest. No o to mi chodziło, no co tam. Jajno, widzę niebieskie włosy, to automatycznie właśnie myślę, że to ona. Ona niszczy, jak to się mówi, reputację ludzi z niebieskimi włosami. Trzeba generalizować. Żartowałem, dobra. Widzowie, to jest wszystko, na szczęście. Ja spierniczam. Widzimy się, nie wiem, jutro czy coś. Zostawcie te 40 tysięcy lajków i kolejne cringe'owe TikToki. W sensie, to są najgorsze TikToki. Nie pamiętam, jak nazwałem tą serię, no ale wiecie, o co chodzi. Na razie.